wracam do bardzo trudnego dla kobiet tematu. Kobieta bardzo często cierpi na niedostatek rozmowy. Bardzo by chciała porozmawiać ze swoim facetem, tylko że ten facet nie wie, jak się rozmawia z kobietą. Proponuję bardzo prosty sposób, żebyś wyznaczył, drogi mężczyzno, drogi facecie, żebyś wyznaczył sobie jakąś chwilkę na rozmowę ze swoją ukochaną żoną lub dziewczyną. Powiedzmy, niech to będzie 15 minut. Na początku tyle jesteś w stanie wytrzymać. I przez te 15 minut nie zerkał na telewizor, nie zerkał do telefonu, nie patrzył przez okno, tylko patrzył głęboko w oczy swojej ukochanej lub w trzecie oko między oczami i zapytał swoją ukochaną po prostu, jak ci, kochanie, minął dzień. Zazwyczaj wystarcza to do tego, żeby już dalej mógł prowadzić rozmowę pasywnie, czyli żebyś słuchał tego, co ona mówi, a w każdym razie udawał, że słucha, że słuchasz. Wiadomo, że słuchanie kobiety jest jeszcze trudniejsze niż mówienie do niej. To jest jeszcze trudniejsze, gdyż kobieta, jak mówi, to jednocześnie w jednym zdaniu porusza 6 różnych tematów i odwołuje się do zdania, które właśnie zakończyła 3 tygodnie wcześniej. Ale to jest ważne, żebyś kiwał głową i żebyś patrzył głęboko w oczy, myślał może o niebieskich migdałach, ale wpuszczał jednym uchem to, co mówi, wypuszczał drugim i od czasu do czasu, żeby coś ci tam zostawało, żebyś w razie czego mógł wrócić. Jak ona powie, znowu mnie nie słuchasz, ty się zajmujesz czymś innym, to żebyś ostatnie zdanie był w stanie powtórzyć, po prostu ostatnie zdanie. I to nie w formie, że ja cię nie słucham i z pretensją, tylko żebyś zadał kolejne pytanie. Rozmowa z kobietą, z normalną kobietą, rozmowa to polega na tym, że ty zadajesz pytania, a ona na te pytania odpowiada. Czyli nie mówisz, że ostatnie twoje zdanie to było o tym, jak szłaś ulicą i wdepnęłaś w gumę do rzucia. Nie, nie opowiadasz tego całego, bo się pytasz, kochanie, czy przypadkiem nie opowiadałaś o tym, że szłaś ulicą i wdepnęłaś w gumę do rzucia? I to było bardzo nieprzyjemne uczucie i poczułaś, jak się źle z tym czujesz? To jest ten moment, kiedy ona po raz pierwszy, twoja partnerka, dostrzega, że ty jesteś w stanie słuchać. Co sobie w międzyczasie myślisz, to tego nie mówisz, jasne? No, natomiast jeżeli chcesz, żeby ona kontynuowała, to po prostu pytasz się, i kochanie, jak się z tym poczułaś? No, i wtedy zazwyczaj następne 10 minut masz z głowy, i możesz rozmowę zakończyć, przytulając swoją żonę, mówiąc, niestety, kochanie, to była tak cudowna rozmowa z tobą, tak wspaniała, że ja bym ją dalej kontynuował całą noc, ale w tej chwili muszę zrobić to i tamto, nie wiem, naprawić kibel, wszystko jedno, co odchodzisz, oddychasz głęboko i następnego dnia wracasz do rozmowy ze swoją żoną, zadając jakieś zupełnie nowe pytanie, na przykład, kochanie, jak ci minął dzień? Zazwyczaj to wystarcza w zupełności do tego, żeby twoja kobieta pociągnęła wasz dialog dalej bez twojego dużego współudziału. Gdyby natomiast zadała ci jakieś pytanie w rodzaju, a co ty uważasz, lub na przykład w rodzaju, o czym ty myślisz, lub w rodzaju,
Czy ty mnie słuchasz? To ważne, żebyś odpowiedział też pytaniem. Kochanie, a co ty byś zrobiła na moim miejscu w sytuacji, gdy tak bardzo jesteś zainteresowana, że nie potrafisz tego nawet pokazać?